Dzień dobry, witajcie na kolejnej wojnie ze strzałkami. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Kogóż my tu mamy tym razem? Wszędzie flagi Ukrainy, ale to są Włosi. Forza Italia? Nie wydaje mi się. 5104 i 5013, więc dwójka nam została. Powiedziałbym nawet, że dwójka bez sternika. I trzeba coś tu zrobić. Oni też nas ładnie tutaj, widzę, resetują. Ile mi jeszcze zostało? 24 ataki. A u nas 62, ale nas polecieli. Chyba nam trochę nie idzie, coś mi się wydaje. Ale spróbujmy. Zaatakujmy pierwszego. Zaatakujmy go kolorem najmocniejszym. Bo tu nie ma co się szczypać. Zobaczmy dane o wrogu. Czyli zdecydowanie ściąganie z nich. Sabinka nam się tutaj przyda. Tak pójdziemy? Chyba tak. Tak to widzę, tak to czuję. I tak sobie zaatakuję. No proszę, no z takimi klockami to ciężko dyskutować. No fantastico, cico fantastico. Tu damy sobie tak. Tu damy sobie tak. Czy to już pozwoli nam wykończyć Krampiego? Jeszcze nie. Ale byliśmy blisko. Dobra, lecimy dalej. Drugi człon atakujący. No to jest skandal po prostu. Zobaczcie, są dwa podejścia. Cztery ruchy. I po przeciwniku. Jak to mówił nas wojak w sojuszu. Możesz mieć super drużynę, ale i tak o wygranej decydują klocki. Tu nie ma żadnej taktyki. Ja się w tym w 100% zgadzam. Tutaj są klocki. Rozwalasz przeciwnika nawet czterogwiazdkowymi postaciami, jak klocków nie ma. To z gówna bata nie ukręcisz, jak to się mówi. Raz, dwa, nie. Dwa, trzy, cztery. Osłabienie przeciw żółtemu to mnie tutaj nie za bardzo robi, zmienia. No, to w sumie bez znaczenia, kogo damy. A że mocniejszy jest u nas Rigard, to spróbujmy wrzucić Rigarda. Jeszcze dajmy tutaj oddziały, zobaczmy. Może być. Oby poszło równie dobrze. No nie. Tu już tak koloraśnie nie jest, jak było przed chwilą. Niby nie ma tragedii, niby jakieś klocki spadają, ale to wszystko tak. Zastanówmy się, co my tu możemy. No ściągnijmy tutaj, może akurat jakaś zieleń. Fiolet, nie zieleń. I tu zieleń, dobrze. Każdy jeleń czeka na zieleń. Tu przyatakujmy zielenią. Atakujmy żółtym, niech on się tam sobie ładuje. Tam mam czerwony, ale nie chcę odpalać. Jeden zielony klocek jest mi potrzebny, niech on tu wpadnie. Nie, on tu wpadł. Dobrze. Ale niestety on też odpali tego świra wariata, który nam zaatakuje trzech i prawdopodobnie ściągnie mi tu lewą, chociaż mógłby zaatakować fioleta, to było dla mnie najlepiej. Jeszcze strzałki, hu hu hu. Ale on boję się, no właśnie, że zaatakuje mi lewą stronę. Czarna dupa, kropki bordo. Co my chcemy zrobić? Bo tak, możemy wykończyć teraz tych dwóch, jednego i drugiego, i załatwi nasz śledź, śledziowy ozor. Możemy spróbować wykończyć Matkę Mróz. Możemy spróbować wykończyć tego, ale to i tak nam nic nie da, bo nie mamy więcej zielonych klocków. Ale spróbujmy. Zobaczmy, czy to nam pójdzie coś. Ho, 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 tego nie przewidziałem, że jeszcze go nie wykończę tymi dwoma strzałami. To masakra.
to mi rozbiło cały mój bystry, chytry i w ogóle plan. No czochraj się, waflu. No to jest to, o czym mówiłem. Teraz powinniśmy sobie podleczyć się, ale tam już padłem. Tam padłem, tu nie padłem i możemy nie wykończyć nikogo, jak nam tutaj jakaś zieleń nie wklepie się. Dobra. Okej, okay, tu słabiutko, tu słabiutko. Jednak wolimy tutaj. Na chwilę babka mróz namiesza. Tu podejdziemy jeszcze zielonką, żeby wykończyć drugiego wafelka. Jest okej. Okay. Oj, wszyscy poładowani. Teraz pytanie, kogo matka mróz nam postawi na nogi? Czy postawi, czy nie postawi? No, wszystkich nam postawiła. No jak to matka mróz? No przecież... No to... O Jezu! Ja pierdzielę. To jest po prostu śmiechu warte. No dobra, niech sobie ktoś dobije. Po resecie pełen nadziei przystępuję do kolejnych walk. Weźmy sobie takiego Leona na przykład znowu ze wskrzeszaczem. Leon ma zielonego obok, więc zaatakujemy go czerwonym. Damy tak. Tak. Tak i tak i tak. I kogo on tam jeszcze ma? Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Wszyscy rzucają coś na mnie. Więc jak wszyscy rzucają coś na mnie... Jak wszyscy rzucają coś na mnie, to my sobie weźmiemy kogoś, kto odrzuca coś z nas. Dane o wrogu. Walcz. Dobra, jedziemy z koksem. Nos mnie swędzi. Na co to swędzenie nosa jest? Nie wiem. Jest i czerwony. Jak jestem z tego powodu zadowolony. Ale wolałbym więcej tego koloru. Do wyboru, do koloru. Czerwony autobus jest. Seszedł wprawdzie raz nam strzeli w fiolecika. Nie najlepiej, ale też płakać nie będziemy, bo za chwilę wykończymy wskrzeszacza i będzie jednego mniej. Teraz damy tak i tak i tu pojedziemy sobie w taki sposób, licząc, że wejdzie nam znowu czerwony i nie załaduje się ich czerwony. I ta robota połowicznie została wykonana. Czyli, o Jezus, nie zauważyłem, że on się załadował. Mój błąd, ale dobra, nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Tutaj mędzie się nie pozwolimy odpalić. Alimenda. Jedziemy tak i jest ładny czerwony, świetnie. Bardzo lubię takie układy. Tu padło, ale tu już nic. Leon, nie wykombinujesz, chłopie. Ciach Bajera wyszło na moje. Czerwony skład zrobił swoją robotę. Melduje wykonanie zadania. Niebieskiego by się przydało użyć. Gdzie my tu mamy coś, na co możemy użyć koloru niebieskiego. Ten jest dobry, ale trochę chyba jednak taki za bardzo słabiutki. Szukamy czegoś jeszcze. Takiego bardziej mi odpowiadającego. Tu też trochę lepiej. Ale... O! Coś czuję, że to jest to. Mogą mocno walić, więc tamtych cztery coś tam zostawimy. A uderzymy sobie w ten ton. Ten ton, bon ton. Zastanawiam się, czy z Iris iść wyżej w talentach. Chyba mam nawet talenty dla Paryny. No są, ale pomyślę. Jeszcze pokażcie mi siatkę. A, tu jest mana, czyli ona by mogła dużo szybciej. Chociaż ona właściwie i tak jest chyba szybka, więc bez sensu. Ale teraz zobaczmy jeszcze, co tu jest. Pach, 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 ryba w piach. Sabina! Matka przyszła. Walczymy.
Ojej, 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 ile tego niebieskiego, żebym się po prostu nie pochlastał z tego dobrobytu. No to czuję, że tutaj nie zaszalejemy, koleżanki i koledzy. Może być słabiutko i leci zielony, a nie powinien. Wolałbym inne kolory. Inne kolory tęczy. I tu fiolecik będzie mnie teraz wykańczał powolutku. Tu by się przydał niebieski, ale nie wszedł. I dalej nie wszedł. I dalej nie wszedł. Co za mędol, no. A już drugi raz. Na szczęście unik, ale trucie weszło. Weźmiemy fiolecik, bo on się nam może w pewnym momencie przydać. I wjechał niebieski. Mam nadzieję, że ten niebieski pozwoli na wykończenie tego czerwonego gałgana, gamonia, łobuza. A ten drugiego. I ho, 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 ho. To. Zrobimy teraz tak i jak. I tak. I tak. Tak bym chyba chciał. Powinno wysłać. Ty kurde, trzfelu jeden. Ach, to mnie denerwuje. To mnie wnerwia. Bo ja wam powiem, że wy nawet sobie sprawy z tego nie zdajecie. Dawaj tu niebieskiego, no. Fiolet też może być, ale wolałbym niebieskiego. Dobra, weź mi iris, zaatakuj. Nie zabijaj mi tej właśnie, chciałem powiedzieć. No, no oczywiście, on wie lepiej. No dobra, my próbujemy dalej tej nierównej walki, która się zepsuła przy... No pewnie, pewnie, tak mi rób, tak mi dobrze, tak mi rób. Ty mnie bij, ty mnie gni. Oszukańcy. Oszukańcy. Z bąblem w nosie. Gdzie ty mi tutaj? Tu, fiolet. Tobie nie mogę pozwolić żyć. Muszę cię rozwalić w trybie natychmiastowym. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Poszukajmy kogoś kolejnego. Na przykład na kolor fioletowy, bo coś czuję, że ten mi został. Został mi fioletowy i został mi jeden żółty. Albo jakiś inny, który sobie wybiorę. Co byśmy chcieli na kolor fioletowy? Może tego? No ten znowu taki jakiś. Nie ma tutaj jakichś bardzo mocnych. Nie wiem, czemu nam tak pod górę idzie te... Idą te ataki. Fioletowy. Nie za duży wybór. Tu są takie drętwe postacie dosyć. Więc sobie nimi spróbujemy pójść. Nie jest źle. Zobaczymy, co nam się tutaj uda wymyślić dobrego, a uda się wymyślić coś dobrego na pewno. Bo to już widać, że jest całkiem nieźle. Podoba mi się to. I teraz tak. Co ja bym chciał? Chciałbym raz. Dobrze. Chciałbym dwa. 440. Dobrze. Chciałbym trzy. Czemu saszet nie oberwała? Niedobrze, ale okej. Okay. Nie oberwała teraz. Oberwie później. A może oberwała, tylko minionka jej rozwaliło, nie zwróciłem uwagi. Frost. Co tu powiedzieć? No za szybko poszło. Ciko, ciko! Rozwalony. Dziękuję, dobranoc. Jeszcze pewnie jakiś unik właśnie. Ale unik na niewiele mu się zdał. Bo przeciw kolejnej już nie dał rady. I zostaje nam ostatnia walka. I tu weźmiemy kogoś, kto nie jest jakimś super ekstra harpaganem. Bo to nasz dodatkowy skład. Ale on też nie jest najgorszy. To może jednak się pofatygujemy na kogoś lepszego.
Ponieważ nie mam tam dobijaczy, to raczej nie rzucę się na jakiegoś wskrzeszacza. O! A na tego. Ten mi się podoba. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pasywnie. Może tak? Dajmy tak. Przetestujmy sobie te postacie najnormalniej w świecie po prostu. I zobaczmy, cóż one są warte. Albo czego warte nie są. Jeden. Drugi. Trzeci. Tu już minionki trochę osłabią. Dobrze, to będzie łatwiej wyczochrać tego miśka. Ładuj. Dobrze. Zobaczmy, jak to pójdzie. Tak, w taki sposób. Dylematy. Zróbmy to tak. Może to się uda wybić? Udało się. Fantastycznie. Ten tutaj trochę namieszał, ale też nie za bardzo. Tu wjedziemy sobie żółtym. Bardzo dobrze. I tu wjedziemy sobie żółtym. A teraz sobie sprawdzimy, czy ptaszki wejdą mimo odporności. Weszły, ale bez pomniejszenia. Ok. Ale zobaczymy, czy jak zniknie, to też coś będzie. No, potestujemy sobie. Mamy taką przewagę, możemy sobie robić, co chcemy. No i to ciekawe teraz. Bo generalnie w opisie jest tak, że tej postaci, że potworny motel zapewnia swojemu właścicielowi minus 50 precyzji przez cały okres posiadania. Więc dlaczego teraz, skoro go mamy, ale w ogóle ten motel mocny, 696, dlaczego teraz, skoro go posiadamy, to on nie ma. Ja rozumiem, że ten motyl nie wszedł w momencie, kiedy powiedzmy był rzucany, ale powinien ten efekt wejść później, po zniknięciu tego dziadostwa, no bo motyl jednak jest. No tak właśnie jest z tymi opisami w tej grze, czyli opis swoje, a gra swoje. Nic na to nie poradzimy, niestety. Pozostaje nam się dalej męczyć. No dobra. Tak, szczałki mnie trochę wybiły. Tu za chwilę widzę, że żółty wejdzie. Też pewnie ten motyl go sam wykończy. Motyl znika, ma 696, on znika czyli przy 50% wyzdrowienia. To już całkiem sporo, ostatnio na początku było dużo mniej, więc całkiem fajnie zmienili tego motyla w pewnym momencie. No dobra, Alizarina padła. Znowuż po raz kolejny 5 na 6 ataków, jeden gdzieś tam szczofrany. 274, czyli tak przyzwoicie. Co tam jeszcze u nas? Nie zaszalał? Jeszcze trzech, a nawet bym powiedział, że troje. No to jeszcze wszystko wydarzyć się może. Poczekajmy 2 godzinki i pół. No i cóż począć? Wojna niestety przegrana. Przegrana na własne życzenie. 6 ataków nieoddanych przez jednego z naszych współtowarzyszy. No i 100 punktów różnicy, czyli właściwie no bez problemu moglibyśmy tę wojnę wygrać. Ale nie wygraliśmy.
Jeszcze zobaczymy sobie tylko tutaj. Oczywiście szuruburu na czacie. No tak, tym bardziej, że było otworzone, nie było koksów, te 100 punktów to by wystarczyło zdobitek sobie zabrać i bez żadnego problemu by poszło, bo tu mamy 30 powiedzmy, tak, 27 to jest 30, no to powiedzmy, żeby było 60, już takie wyszukuję, 78, 90, no to już 100 się uzbierało z tych trzech. Więc jak widać, bez żadnego problemu, samymi dobitkami byśmy to pociągnęli. No ale drobna, nie udało się. Cóż zrobić? Widzę, że mnie też nie udało się na raz ściągnąć w ostatnim momencie, bo tutaj było 38 punktów, więc ktoś się musiał na mnie chwilę wcześniej przejechać. Zobaczmy, no tak, 11. Super. No tyle, bolesna przegrana, ale nic to. Trzeba trzymać, ściskać kciuki i liczyć, że Wam takie bolesne przegrane się nie zdarzają, albo zdarzają się wyjątkowo rzadko. Dziękuję Wam serdecznie za tę wojnę, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, zasubskrybujcie mnie, oglądajcie i do zobaczenia, hej!